Towarzyskim mecz Radomiaka z grającym na co dzień w Ekstraklasie łódzkim Widzewem był centralnym punktem sobotnich obchodów jubileuszu stulecia tradycji Radomiaka. Goście przyjechali do Radomia w najsilniejszym składzie, jakim na daną chwilę dysponowali. Trener Łodzian Andrzej Kretek do kadry na mecz z Radomiakiem włączył również wychowanka Zielonych, a obecnie broniącego barw Widzewa w młodej Ekstraklasie Piotra Wlazło. Zanim piłkarze obu drużyn przystąpili do zmagań, drobnymi upominkami podzielili się z kibicami. Od pierwszego gwizdka sędziego, ofensywnie ustawiony przez trenera Arkadiusza Grzyba zespół Radomiaka ruszył bez kompleksów do ataku. Radomianie zmuszali do pracy defensywę rywali szczególnie szybkimi kontratakami, ale również stałymi fragmentami gry. Tymczasem Widzew w pierwszych minutach stwarzał wrażenie, jakby na mecz z Radomiakiem jeszcze nie dojechał. W 23 minucie podopieczni trenera Arkadiusza Grzyba stanęli przed szansą objęcia prowadzenia. W polu karnym sfaulowany został Daniel Barzyński i mieliśmy rzut karny. Do piłki podszedł niezawodny dotąd w tym elemencie gry Marcin Sikorski, ale tym razem intencje kapitana RKS-u wyczuł Konrad Przybylski i gola nie było. Sytuacja ta podziałała mobilizująco na graczy Widzewa, ale i Radomak zwęszył swoją szansę na objęcie prowadzenia i trzeba uczciwie powiedzieć, zasługiwał na to. W 26 minucie do głosu doszli jednak Łodzianie i za sprawą Piotra Grzelczaka zdobyli gola. Widzewa Łódź, autorem gola Piotr Grzelczak, oznaczony numerem 26. Widzew podkręcił tempo i mógł podwyższyć wynik, ale Marcin Robak najpierw przegrał pojedynek z Piotrem Banasiakiem, a następnie jego gol ze spalonego słusznie został uznany. W końcówce pierwszej połowy Radomiak jeszcze dwukrotnie próbował zatrudnić Przybylskiego, lecz bez powodzenia piłkarze obu drużyn mogli udać się do szatni. W przerwie toczyły się za to rozmowy na najwyższym szczeblu. Na płycie boiska sztab szkoleniowy Widzewa szykował do zmiany kilku piłkarzy, w tym wychowanka Zielonych Piotra Wlazło, który po zmianie stron zajął miejsce w środku pola i rozegrał drugie 45 minut. Zaś na trybunie VIP-owskiej zdania wymieniali byli piłkarze Radomiaka, m.in. Maciej Terlecki, Zbigniew Wachowicz, Konrad Gołoś czy Bogumił Sobieska. Drugą połowę od mocnego uderzenia zaczął Widzew. Bliski powodzenia był najpierw Adrian Budka, a następnie po strzale głową Piotr Wlazło. Radomiak nie pozostawał dłużny, ale Cezary Czpak i Dawid Sala strzelali niecelnie, a po indywidualnej akcji w polu karnym rywali, Paweł Tarnowski po strzale lewą nogą trafił piłką w słupek. W końcówce meczu obie ekipy poszły na wymianę ciosów i lepiej z tej konfrontacji wyszedł Radomiak. Michał Kucharczyk zagrał do Patryka Zięby, a ten ładnym strzałem bez przyjęcia doprowadził w 79 minucie do wyrównania. Piłkarze Zielonych nie zadowolili się jednym golem i zamierzali pokonać Łodzian. Kacper Wnuk strzelił minimalnie niecelnie, a rajd Jurija Fedosenko zatrzymał dopiero bramkarz Widzewa. I tym samym pojedynek zakończył się remisem 1-1.